Jesteśmy tutaj dla was, aby dać świadectwo prawdzie. Być może zadawałeś sobie pytanie, czy Bóg w ogóle istnieje. Otóż chcę ci powiedzieć, że tak, Bóg istnieje. Tak, Bóg istnieje. I ja teraz podważam to myślenie, jeśli tak myślałeś, że On nie istnieje. Udowodnij mi, że masz mózg. Pokaż mi go. Pokaż mi, że masz mózg. Oczywiście nie pokażesz mi go, tak? Przyjmujesz to przez wiarę i żyjesz. I chcę ci powiedzieć, że tak jest z Bogiem. Przyjmujesz go przez wiarę. I chcę ci powiedzieć, że potrzebujesz narodzić się na nowo. Jeśli nie masz relacji z Bogiem, to potrzebujesz narodzić się na nowo. Jezus, On przyszedł na ten świat jako człowiek. Przyszedł po to, aby wziąć na siebie każdą winę, każdy grzech. Grzech tego świata. I tak naprawdę Jezus jest drogą do Ojca. Jeśli nie pojednałeś się z Bogiem, nie masz z Nim relacji. I On jest dla ciebie nierealny. Ale Jezus, On przyszedł po to, abyś mógł się z Ojcem pojednać. Wiecie, ja kiedyś byłam w tym miejscu i zastanawiałam się, czy Bóg w ogóle istnieje. Byłam nieszczęśliwa. Miałam depresję. Zastanawiałam się, gdzie jest ten Bóg, skoro w życiu jest tak trudno, nie układa mi się. I wiecie, zderzyłam się z prawdą, że jestem martwa duchowo. Zderzyłam się z tym, że potrzebuję narodzić się na nowo. I przyszedł taki dzień w moim życiu, że nie wiedziałam, jak mam żyć. I zawołałam wtedy do Boga: Boże, jeśli Ty istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie, bo ja inaczej nie potrafię. I On przyszedł na to proste wołanie moje. Objawił mi się jako osoba. I tak stałam i 6 lat temu, tak jak ja teraz stoję i ludzie, którzy tutaj ze mną są, głosili Ewangelię i mówili o Bogu, tak ja z tym samym się zderzyłam. I dowiedziałam się, że tak naprawdę moja sprawiedliwość to nic innego jak brudna szmata. Ja nie mogę sobie na zbawienie niczym innym zasłużyć, bo zbawienie jest z łaski. I tak naprawdę Jezus właśnie po to przyszedł, abyś mógł być zbawiony. On ten brud, grzech, to wszystko, co ciebie obciąża, wziął na siebie, na krzyżu Golgoty. I jeśli tylko wierzysz w to, co mówię, jeśli przyjmujesz to przez wiarę, to możesz narodzić się na nowo i możesz stać się nowym człowiekiem. Możesz mieć relację z Bogiem, bo Bóg to osoba. Bóg to nie religia, ale Bóg to osoba i Bóg, On chce mieć tą relację. I możesz mieć tą relację poprzez Jezusa, poprzez przyjęcie tego, co On zrobił na krzyżu.